Witam Państwa serdecznie w ostatnim odcinku Horyzontu Zdarzeń. Tak, w ostatnim, ale proszę pamiętać, że zazwyczaj koniec jednego jest początkiem drugiego. Koniec starego jest początkiem nowego. I ja trochę też w takich, no oczywiście metaforycznie rzecz traktując kategoriach, patrzę na tę zmianę, którą chcę Państwu zaproponować, czyli to, że kończę coś, co jest dla mnie i związane w jakiś sposób z paradygmatem, którego przemijanie właśnie zacząłem dostrzegać. I chciałbym rozpocząć coś, co będzie bliższe temu, co widzę jako zmianę tego paradygmatu, choć powiem Państwu szczerze, wcale nie wiem jeszcze, jak ta nowa forma, do której Państwa zapraszam od stycznia na moim kanale YouTube Efekt Sytnej Małpy, jak ona będzie wyglądała. Ale tym większa ciekawość, myślę także i po Waszej stronie, a dzisiejsze wydanie Horyzontu zacznę, jak zazwyczaj, od tematu poważnego. Zauważyliście Państwo zapewne, że ja ostatnio często się odwołuję do symbolu teatru i opisuję w miarę wprost i dosłownie tę relację pomiędzy nami i tym światem, który oglądamy, o którym Państwu opowiadam, jako relację pomiędzy siedzącymi na widowni i spektaklem teatralnym, gdzie są aktorzy, którzy odgrywają pewne uznane role, gdzie jest scenografia, za którą stoi cała machineria, która powoduje, że ta scenografia może zmieniać swoje miejsce i swój charakter. No i ponieważ jestem rzeczywiście od dłuższego czasu poruszony tym, jak wyraźnie to w tych kategoriach można zobaczyć, to dziś pozwolę sobie pokazać Państwu kilku takich, no właśnie takich obrazków, które ja widzę w takich teatralnych kategoriach. Pierwszym z nich jest coś takiego, co się nazywa The Afghanistan Papers, czyli papiery afgańskie. Papiery afgańskie, jak Państwo pewnie pamiętacie, no bodajże pierwszą taką głośną akcją z cyklu Papers, to było Panama Papers, czyli ujawnienie dokumentów ukazujących no, pewien fragment skali światowej korupcji poprzez tak zwane raje podatkowe. Tych akcji pod tytułem jakiś tam Papers było już kilka. No i teraz jest kolejna, ta akcja pod tytułem Papiery Afgańskie. Dotyczy ona śledztwa, które The Washington Post prowadziło przez ostatnie 3 lata. No i teraz to śledztwo było o tyle trudne, że ono głównie polegało na procesach sądowych pomiędzy The Washington Post i przedstawicielami rządu i chodziło o odtajnienie kolejnych akt, których rząd odtajnik nie chciał, a w Ameryce jest coś takiego jak Freedom of Information Act, czyli taki można powiedzieć ustawa, która nakazuje po pewnym czasie odtajnienie rządowi dokumentów, ale oczywiście jest od tego ogromna lista wyjątków, które pomimo to nie są odtajnione i jedyna możliwość dotarcia do nich, nie zawsze zresztą skuteczna, to są długotrwałe procesy sądowe, w których w dodatku trzeba móc zaangażować bardzo poważne środki. I teraz to 3-letnie śledztwo Washington Post w tej chwili składa się na to mniej więcej 400 wywiadów z różnymi ludźmi, którzy w ten czy inny sposób decydowali o wojnie w Afganistanie. Także mówimy tutaj o wysokich wojskowych, którzy planowali całą strategię wojny w Afganistanie. Mówimy tutaj o wysokich urzędnikach kolejnych rządów pod, można powiedzieć, auspicjami kolejnych prezydentów amerykańskich, którzy z racji swoich zawodowych właśnie obligacji zajmowali się sprawą Afganistanu. No i to, co jest wstrząsające, jak twierdzi Washington Post, to to, że w zasadzie te 400 osób jest zgodne w tych swoich wywiadach co do tego, że wojna w Afganistanie była kompletnym nieporozumieniem, że była kompletnie nie do wygrania, że nie ma żadnej strategii od początku tej wojny, która w ogóle by miała ręce i nogi. To wskoczę Państwu mówię, to są cytaty z tych właśnie 400 wysokich urzędników, którzy zajmowali się wojną w Afganistanie i oczywiście jest to w totalnej opozycji i zaprzeczeniu z tym, co ci sami ludzie mówili oficjalnie, kiedy no właśnie, kiedy na przykład taka gazeta jak The Washington Post ich publikowała i tutaj jest pierwszy poziom dziwnego smaczku tego całego wydarzenia, że The Washington Post, które wydaje się w tej chwili być oczywiście bohaterem medialnym i ukazuje to, że te miliardy dolarów wydane przez Amerykę na rzecz wojny w Afganistanie, a ja bym do tego dodał jednak w pierwszej kolejności setki tysięcy ofiar ludzkich, które jakby w wyniku tej wojny w tej chwili już są na koncie. No i nagle w tej chwili Washington Post pokazuje, że to było totalne nieporozumienie, totalne oszustwo i że był to teatr rozgrywany przez rząd i Pentagon przez 18 lat, którzy mówili, że wszystko jest świetnie, wszystko jest doskonale. A nic nie jest świetnie, nic nie jest doskonale i Trump jest bodajże 3. prezydentem, który deklaruje wyprowadzenie wojsk amerykańskich z Afganistanu
I jak wiadomo, nic na to nie wskazuje, by tak też się stało. No i teraz chciałem Państwu o tym powiedzieć, bo to ciekawostką jest to, że The Washington Post, nie wiem czy Państwo wiecie, jest własnością niejakiego Jeffa Bezosa, człowieka, który jest na liście najbogatszych ludzi tego świata, także właściciela firmy Amazon. No i smaczku całej historii dodaje fakt, że od w zasadzie początku, od kiedy pan Bezos stał się właścicielem, wyłącznym właścicielem The Washington Post, wytykano mu, no cóż, to, że jak gdyby w nagrodę za to dostał on kontrakt w wysokości 600 milionów dolarów, a właściwie firma Amazon dostała kontrakt w wysokości 600 milionów dolarów z CIA na wspólne utrzymywanie chmury informacji w przestrzeni wirtualnej, więc sami Państwo rozumiecie, że historia jest dosyć zabawna, bo z całą pewnością The Washington Post nie publikuje rzeczy, które od tak w wyniku śledztwa dziennikarskiego znalazł. Od początku zresztą Jeffowi Bezosowi wytykano konflikt ewidentny interesów i no i fakt, że bycie w zasadzie wyłącznym właścicielem jednego z największego medium i jednocześnie bycie finansowanym, to nie jest jedyny kontrakt, który Bezos ma z CIA, no powoduje, jakby tutaj powiedzieć delikatnie mówiąc, sami sobie Państwo dopowiecie. No więc teraz ta gazeta się wzięła za Afghanistan Papers, no prawdopodobnie w związku z tym, że jest to okazja, by przypakować Donaldowi Trumpowi. Jak Państwo wiecie, w Ameryce trwa procedura impeachmentu prezydenta i jest to osobny spektakl sam w sobie. On się rozgrywa na wielu salach jednocześnie i w zasadzie cała Ameryka obserwuje go z zapartym tchem. No, my pewnie trochę mniej, ale no właśnie, ale widać jak ogromny wpływ tak naprawdę to, co się dzieje w Ameryce, ma tak naprawdę na cały świat i na nas wszystkich, i by Państwu to pokazać jeszcze wyraźniej, jak ogromny wpływ, to opowiem Państwu o jeszcze jednym spektaklu teatralnym, który to dotyczy tego, iż Senat USA nagle po kilkudziesięciu latach negowania kwestii ludobójstwa armeńskiego w wykonaniu wojsk tureckich, nagle przegłosował ustawę, w którym uznał jak najbardziej, że Turcy dokonali ludobójstwa na Armeńczykach. Chodzi o dramatyczny epizod pomiędzy rokiem 1914 i 1923, kiedy to Turcy wymordowali, i to w ekstremalnie bestialski sposób, no szacuje się, że do 1,8 miliona Armeńczyków, i w zasadzie świat w tej sprawie jakoś tak no w dużej mierze nabrał wody w usta, i trochę za sprawą oczywiście też presji Turcji, która nigdy się do tego nie przyznała i zawsze mówiła, że to nieprawda, kłamstwo, i że to wszystko były ofiary wojny i że to w ogóle nie tak. I ten temat uznania tej zbrodni Turków na Armeńczykach, no, uznania go właśnie jako akt ludobójstwa, już niejednokrotnie się gdzieś tam w jakichś międzynarodowych forach pojawiał, w zasadzie bez żadnego skutku. I nagle Ameryka, która jak Państwo wiecie w tej chwili jest, no, można powiedzieć, w stanie dużego napięcia z Turcją, w związku z tym, że Turcy po pierwsze uparcie zamierzają sfinalizować zakup rosyjskich systemów przeciwrakietowych S-40, S-400, przepraszam bardzo, i w ogóle jakby współpracują z Rosjanami, no można powiedzieć, w wielu dziedzinach ręka w rękę. Podjęli się też eksterminacji Kurdów, którzy uchodzili za sojuszników amerykańskich na terenie północnej Syrii, którą nagle Turcja zaczęła okupować, więc to wszystko powoduje, że rzeczywiście tam są różne napięcia. Amerykanie odmówili im udziału w programie F-16 w zamian za to, że oni kupują te rosyjskie rakiety. W tej chwili się pojawił temat sankcji wobec Turcji. No i właśnie, pojawiło się to, że nagle Senat amerykański uznał, że Turcy są winni ludobójstwa. No, być może prawdopodobnym skutkiem tego wydarzenia, poza tym, że stosunki między Turcją i Ameryką w tej chwili już wydają się być totalnie zamrożone, może być to, że Turcy zlikwidują no, niesłychanie strategicznie ważne amerykańskie lotnisko, a właściwie lotnisko NATO i bazę ogromną na terenie Turcji w miejscowości Incirlik. I teraz, no, gdyby do tego doszło, to byłaby to w ogóle jakaś strategiczna porażka Stanów Zjednoczonych, bo utraciliby, można powiedzieć, dwa przednie zęby w swoim systemie obrony. Czy do tego dojdzie, to oczywiście no, prawdopodobnie niekoniecznie, dlatego że pan Erdogan jest mistrzem rozgrywania ról teatralnych i
potrafi świetnie blefować z ogromnym skutkiem, ale to są tylko blefy w ogromnej mierze, choć nie wiadomo. Na pewno to, że Ameryka uznała w tej chwili, że Turcy są winni ludobójstwa na Armeńczykach, dolewa mocne oliwy do ognia. No właśnie, jak Państwo się oglądają tego typu spektakle z pozycji widza, który co najwyżej może wstać i od czasu do czasu wyjść do toalety. Bardzo chciałem w tym ostatnim horyzoncie powiedzieć kilka słów o Julianie Assange, prosząc Was o tym, byście mieli go gdzieś tam w sercu i w pamięci, bez względu na to, co się dalej wydarzy. O Julianie są w tej chwili dwie, no powiedzmy, że lepsze wiadomości. Pierwsza dotyczy działalności jednego z obrońców Juliana, chodzi o hiszpańskiego obrońcy Juliana. Tam był taki wątek, już po tym, jak Julian został wywleczony z ambasady i osadzony w więzieniu, pewnej hiszpańskiej firmy ochroniarskiej Global EC, która to firma, no w tej chwili to już ujawniono i ta firma to potwierdziła, szpiegowała Juliana Assange, szpiegowała wszystkie wizyty, które tam się odbywały i podsłuchiwała i nagrywała i przekazywała te dokumenty wprost do amerykańskich służb specjalnych, bo na ich zlecenie tak naprawdę działała. I ten temat nie jest jakąś szczególną hipotezą, dlatego że prezes tej firmy nawet przyznał wprost, że w zasadzie to robił z takim, można powiedzieć, z uśmiechem i z dumą powiedział: tak, teraz już pracujemy dla ciemnej strony. Więc miał też pewną świadomość tego, co robi i z kolei udział tej firmy i fakt, że amerykańskie służby tą metodą już od samego początku pobytu Juliana Assange próbowały zyskać jakiś materiał, zdobyć jakieś informacje, które pozwoliłyby im prowadzić skuteczniejszą kampanię przeciwko niemu, być może jest jakimś argumentem, który będzie przedłożony w tej chwili brytyjskiemu sądowi. 20 grudnia ma być ten proces. Jako powód, by jednak uznać, że deportacja Juliana Assange do takiego kraju jak Ameryka jest dużym ryzykiem. Drugi news związany z Julianem Assange, to mówiłem Państwu ostatnio o tym apelu 60 lekarzy, głównie z Wielkiej Brytanii, do minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii, by przynajmniej udzielić Julianowi Assange rzetelnej pomocy medycznej i opieki i takich warunków, które pozwoliły mu w miarę normalnie powrócić do zdrowia. W tej chwili pojawił się drugi apel 100 z kolei lekarzy i to są australijscy lekarze. Jak Państwo pewnie pamiętacie, Julian jest obywatelem Australii, rząd Australii wybił się na niego od samego początku i no chodzi na smyczy tak naprawdę decyzji amerykańskich. No w tej chwili pojawił się apel 100 lekarzy australijskich do australijskiej minister zdrowia, aby kategorycznie i natychmiast wystąpić w obronie stanu Juliana Assange. No to tak ciekawie, że akurat środowiska lekarskie się tak ruszyły, jedno, drugie. Fajnie, no trzymajmy kciuki za Juliana. Greta Thunberg, o której już gdzieś tam wspominałem i odsyłałem Państwa też do takiego filmu Bald TV o Grecie, oczywiście kontrowersyjnego, wszelako moim zdaniem bardzo ciekawego, inspirującego. No fenomen Grety Thunberg, może powiedzieć, że na pewno jest wart uważnego oglądania, dlatego że to jest trochę nowe zjawisko na scenie teatralnej, o której Państwu cały czas opowiadam. Ale okazuje się, że to zjawisko no, nie jest tak spontaniczne, jak mogłoby nam się wydawać, a przynajmniej jak, no, jako takie było nam dotychczas prezentowane. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że wszystko zaczęło się od tego, że dzielna uczennica pewnej szkoły samodzielnie postanowiła zastrajkować przeciwko no, temu, co jej się wydaje być lekceważeniem problemu zmian klimatycznych, których sprawcą ma być rzekomo człowiek. No i samotnie stanęła pod parlamentem swojego kraju w tym wielkim proteście i była to ponoć jej spontaniczna akcja. No właśnie, w tej chwili się okazało, że była tyle, o ile spontaniczna, to znaczy od pierwszego dnia jej protestu pod parlamentem towarzyszyły jej kamery i ekipa filmowa, która kręciła dokument na temat Grety i ten dokument w tej chwili się ma pojawić. No więc no przypomniał mi się oczywiście Truman Show i pewnie Państwu też się to tak trochę przypomni. Ta, no można powiedzieć, naprawdę cierpiąca dziewczyna, która jest w takiej roli Trumana w tej chwili i no, no i ciągnie to jak może, a przy jej specyfice, jej umysłu może pociągnąć w bardzo dziwne strony. No, warto się temu na pewno przyglądać. Greta Thunberg. No i ponieważ to ostatni odcinek Horyzontu, to mogę sobie pozwolić trochę odlecieć. Temat UFO. Temat UFO, który Państwo na pewno zauważyliście, że ostatnio o nim coraz głośniej i to w tak zwanych mediach głównego nurtu.
gdzie długi czas w zasadzie panowała cisza, w przeciwieństwie do takich krajów jak Chiny, jak Rosja, jak Argentyna czy jak Brazylia, gdzie informacja UFO od wielu dziesięciu lat są, można powiedzieć, na porządku dziennym i mówi się o tym jako o zjawisku niewyjaśnionym, być może obcych, ale no, nikt nie neguje jego istnienia. U nas jakoś temat był cały czas tabu, za sprawą oczywiście pomysłu amerykańskiego, ale nie o tym chcę Państwu opowiedzieć. Temat, jak wiadomo, jest dużo mniej tabu w tej chwili, choć ostatnio trafiłem fajnie w internecie na kolekcję takich zdjęć znanych skądinąd malowideł i obrazów, także sprzed wielu stuleci, na których pojawia się element UFO i okazuje się, że można powiedzieć, że te relacje prasowe na ten temat, jak widać, no, ciągną się za nami już bardzo, bardzo, bardzo wiele lat. Natomiast w tej chwili chciałem Państwu odesłać do dwóch filmów, które mnie zaintrygowały. Pierwszy z tych filmów jest filmem anglojęzycznym i no, to jest pewne ograniczenie. Znajdziecie go Państwo na moim kanale YouTube Efekt Sytnej Małpy. Link do niego także umieszczę pod niniejszym wideo. Film się nazywa Trump i UFO. I to nie jest tak, proszę nie oczekiwać, że to będzie film, w którym Donald Trump ujawni cokolwiek w kwestii UFO, wręcz odwrotnie, jawi się on nam tam jako człowiek, który absolutnie nie wierzy w istnienie żadnego UFO i nic nie wie o tym, żeby Amerykanie mieli cokolwiek wspólnego z jakimikolwiek badaniami na UFO, nad UFO. Natomiast ten film bardzo ciekawie opisuje pewne koneksje rodzinne Donalda Trumpa i powraca do tej postaci jego wujak, o którym już Państwu kiedyś wspominałem, John Trump. To ten facet, który na zlecenie FBI wszedł do apartamentu Tesli po jego śmierci i zabrał stamtąd całą dokumentację, którą tam znalazł, o której zresztą mówi także w tym filmie, że nie było tam nic jak gdyby szczególnego w tej dokumentacji. Natomiast ta postać tego wujka Donalda Trumpa, który też wydaje się być bardzo ważną postacią dla niego samego, bo on w wielu przemówieniach przywołuje tę swoją postać jako wybitnego naukowca MIT i w ogóle jako wielkiego intelektualistę, który cytuję w tej chwili za Donaldem Trumpem, mój wujek mówił o mnie, iż jestem intelektualistą i to dużej klasy i rzeczywiście nim jestem. Koniec cytatu. No więc ów intelektualista John Trump, poza tym, że miał dostęp do wszystkich papierów Nikola Tesli, no to okazuje się, że miał niesłychanie ciekawe powiązania z takimi zdarzeniami jak na przykład Majestic 12. Majestic 12, być może Państwo wiecie, to jest hipotetyczny komitet wybranych 12 osób, które tak naprawdę decydowały od momentu wypadku w Roswell o tym, jak dalej ma przebiegać narracja i badania i działania związane z UFO właśnie. Był związany z projektem Blue Beam, no, był związany z różnymi dziwnymi projektami, które są łącznie z projektem Montauk. Z różnymi dziwnymi projektami, które no, gdzieś tam na pograniczu światów, o których nie wiemy, się odbywały. I miał ogromny wpływ na Donalda Trumpa i film jest dosyć ciekawą opowieścią o tych koneksjach rodzinnych Donalda Trumpa z wieloma cytatami i z jednego, i z drugiego. No, polecam Państwu jako ciekawostkę, a drugi film, który chciałem Państwu polecić, to oczywiście znowuż Państwu odeślę na Balt TV, bo tam jest z kolei bardzo ciekawy film o incydencie na okręcie Nimitz. To jest chyba jedno z takich no, najlepiej udokumentowanych w tej chwili wydarzeń z cyklu UFO gdzieś tam na świecie. Polskojęzyczny, polecam gorąco, na pewno się Państwo nudzić nie będziecie. No i to wszystko na dzisiaj i tym chciałem zakończyć ten ostatni odcinek Horyzontu. No i chciałem jeszcze kilka słów powiedzieć Państwu od siebie do Was. No przede wszystkim ogromnie dziękuję. Ogromnie dziękuję za to, że w ten czy inny sposób, żeście przy tych 188 odcinkach Horyzontu wytrwali. Mam taką nadzieję i też taką wiarę, że w jakimś tam zakresie te materiały były dla Państwa inspirujące. Chciałem Wam podziękować za to, że jesteście no, tak w sumie niesamowitą grupą ludzi. I mówię Państwu to nie w ramach jakiegoś pustego i nic nieznaczącego frazesu, tylko chcę powiedzieć, że no, to wynika z komentarzy, które Państwo zostawiacie pod moimi materiałami i wynika z tego, że generalnie ogromna większość tych komentarzy jest typu: słuchaj, fajnie się ogląda to, co robisz, więc rób i nie kombinuj. Rób po prostu to dalej, a my cię wspieramy i korzystamy z tego, o czym opowiadasz. I z tego pewnie jak opowiadasz, bo chyba to jest no, jakąś tam rekomendacją tego mojego przekazu, który się na pewno nie muszę wstydzić. Więc chciałem Wam podziękować za taką jednorodność, którą tak naprawdę gdzieś tam w tych komentarzach widzę. Widzę to też w proporcji łapek w górę i w dół.
Daleko nie każdy bloger w internecie ma taki fajny zestaw komentarzy i daleko nie każdy ma taką fajną proporcję pomiędzy łapkami, więc tym bardziej Wam ogromnie dziękuję, bo widzę to jako jakiś tam wyraz docenienia tego, co staram się robić. Tym bardziej Państwa zapraszam na nowe otwarcie w roku 2020. Od stycznia, jak Państwu mówiłem, chcę uruchomić nową formę na swoim kanale YouTube Efektywnej Małpy. I zapraszam Was, mam nadzieję, że będzie to też coś, co gdzieś tam może Państwa uwagę przyciągnąć, choć tak jak mówiłem, wcale jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało. Także zapraszam Państwa do nowego. Chcę też ogromnie podziękować Fundacji za to, że mnie gościła przez te lata na swoim kanale. Mówię o Fundacji Nawigatorzy Jutra. Chylę czoła przed tak naprawdę dorobkiem zespołu ludzi, którzy się przez tę fundację przez te lata przewinęli. I jej prezesem. Dzięki ogromnie, Tomku. I chciałem się z Państwem wszystkimi naprawdę z uśmiechem powitać. Życzyć Państwu spokojnych świąt, i fajnego otwarcia 1 stycznia roku 2020, o którym wiele osób mówi, że będzie on na pewno ciekawy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem.